Z tej strony Namicam. Zostawcie mi koniecznie łapkę w górę, to może się obudzę. Dobra, nie da się ukryć. Definicja mnie na dziś to chce mi się spać i wyglądam jak trup. Ale zaczynamy dzisiaj 4-dniowy maraton, ponieważ będziemy jeździć po Łodzi, Łodzi, Warszawie i Warszawie. 4 dni łącznie, 2 dni tu, 2 dni tam. I żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Słuchajcie, jesteśmy w centrali Indigo i razem z Claudio będziemy robić paznokcie, znaczy ja będę robić paznokcie. Pierwszy raz w życiu przyjechałam na szkolenie z hybryd i mam nadzieję, że czegoś się nauczę, ponieważ w sumie nigdy nie miałam z tym do czynienia. Zawsze ktoś mi robił, a nigdy ja nikomu ani sobie. Czas to zmieni. Let's go! Skończyłyśmy teorię i nieco się tutaj doedukowałam i zaraz zaczynamy praktykę. Pierwszy raz w życiu będę sobie sama ściągać hybrydę i żel, więc jestem mega ciekawa, jak to w ogóle wyjdzie i czy dam radę. Dasz. Tak jak wspomniałyśmy, powyżej 20 tysięcy obrotów i będziemy ściągać. Poproszę o się. No i teraz tak, ściągamy do nagrasa, tak? No. Pierwsze od czego zaczynam, to ścinam sobie, czyli trzymam mój frez totalnie pionowo i z tym samym naciskiem będę najpierw go skracała. Przytrzymuję zawsze sobie tutaj. Spoko. No i mam. Tu na pewno jeszcze jest dużo, dużo dłuższy, więc śmiało mogę jeść. Hello darkness, my old friend. Następnie, tak jak rozmawiałyśmy, z tym samym naciskiem pracuję środkiem frezu. Tutaj. I lecę siach i w dół. I już schodzi, nie? Jeżeli dam nierówny nacisk, to już mi się robi wgłębienie. Włączę to trochę bardziej w długopis. Niżej. O właśnie. O właśnie, mega. No teraz jest różnica. Świetnie. Pewnie jest przyjemniej dla ciebie, nie? Tak. Zmiatam na bok. Mój frez zawsze idzie równolegle do wału około paznokciowego. No i działam pod prąd. Jak ona się kręci w prawo, to ja opracowuję lewą stronę. Tutaj nie patrzę z kuku, ale tak. Ale to w ogóle nie jest związane z tym tutaj, co my robimy, tylko coś mi się stało wcześniej. Przed manikiurem i po manikiurze. Powiem wam tyle, brak słów. Jeżeli kiedyś dojdzie do takiego momentu, że zapakuję się w całości na wyjazd, chociaż nie, okej, zwróćmy mi honor, zapakowałam się w całości, mam wszystko, no z wyjątkiem piżamy. Ale wczoraj zostawiłam w Indigo ładowarkę i płaszczyk, dobra, wracałam z hotelu pieszo. Dzisiaj się pomalowałam, stwierdziłam, dobra, nagram odcinek i wiecie co? Zostawiłam to, a bez tego nie złączę statywu z aparatem, więc po prostu dupa i znowu wracałam, po prostu czemu jestem taka nieogarnięta. Zaraz zaczynamy przedłużanie hybrida. Taka odważna, proszę. Lewą rączką. Lewą ręką. No także zaraz zaczynamy robotę i zaczynam się zastanawiać, o co tutaj właściwie chodzi. Znaczy, wiem, że to jest model, jak mam piłować, ale wygląda po prostu jak diagram matematyczny. Już wiem, jak co mi to wygląda. To wygląda jak liczenie oporników na rozszerzonej fizyce stanowczo. Przynajmniej coś wyciągnęłam z tej szkoły, a myślałam, że nic. Czuję się jak na matwisie znowu. Takie życie. Dobra. Więc pierwsze od czego zaczynamy są to krawędzie, tak jakbyśmy chcieli kroić chlebek albo rzeźbić w lodzie. Przedłużam. To twój pierwszy raz. Kiedyś trzeba spróbować. Następnie piłujemy końcówkę ruchem, tak jakbyśmy chcieli kroić na skrzypce. Bardzo delikatnie. Piłam specjalnie włosy, żeby mi nie wpadały i wpadają mi bardziej niż rozpuszczone. No i co? Łatwe, nie? No nie jest to trudno na razie. Uj! Ale szczypię. Czemu tak przewracasz? A nie mam? Mam. Ej, no dobrze. Podpuszczasz mnie. Ale po co tak obracamy? Żeby się wypuść zamurowało. Teraz to zadanie matematyczne, które tam jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Jest progres. Czyli matematyczny schemat
jednak ma znaczenie. Nie, no ja zawsze uważam, że matematyka ma znaczenie, jednak skończyłam to rozszerzenie, zdałam maturę rozszerzoną na poziomie wyżej średnim, czyli 18%. Naprawdę to był wyżej średni, bo mieliśmy najtrudniejszą matematykę rozszerzoną od 10 lat, z tego co pamiętam. W ogóle śmiesznie było, bo nauczyciele, którzy później liczyli to, to nie potrafili wyliczyć tego w odpowiednim czasie. Także pozdrawiam osoby, które pisały maturę w zeszłym roku. Tym razem paznokieć wybudowany, przedłużony z... Teraz z proteiny, która mnie proszę mniej boli. Proszę pokazać, jak ładnie się wyszło. Drugi paznokieć. Proszę bardzo. Ja tak się prezentuje moja pierwsza rączka. Pierwszy paznokieć, z którego ewidentnie jestem dumna. Zobaczcie, on jest przedłużony i tak ładniutko. Teraz muszę się jeszcze pozbyć tych obrzydliwych skórek, ponieważ mam jakieś uczulenie, nie wiadomo na co i mi skórka po prostu schodzi, no. Super. Możesz bardzo powtórzyć. Jestem zadowolona i dumna z Olgi. W takim razie skończyłyśmy, a ukończenie wiąże się ze zdobyciem przepięknych dwóch certyfikatów z hybrydy i z Modern Manicure, czyli przedłużania hybrydą i wszystkimi naszymi bazami. Także Olga, bardzo serdecznie Ci gratuluję i bardzo dziękuję za zaufanie, że przyjechałaś tutaj do nas, do centrali Indigo i życzę Ci powodzenia i mocno ściskam i zapraszam na kolejne szkolenie. Na pewno niedługo wpadnę, bo bardzo mi się spodobało. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że to będzie coś, co wpadnie mi w oko, wpadnie mi w rączki, ale jednak. Udało się, także wielkie brawa i do zobaczenia. Ludzie, chwila prawdy. Zostawiłam syf w swoim pokoju, ale taki specjalnie syf, ponieważ to było moje tło do nagrywek. Mam nadzieję, że mi nie sprzątali. Kocham ich! Nie sprzątali mi go. Jakby mi to sprzątnęli, to totalnie zmieniłoby mi się tło, a to byłoby złe. Moi drodzy, ja wiem jak to wygląda, ale to nie jest miejsce zbrodni. To jest tylko miejsce, gdzie nagrywałam odcinek. A w związku z tym, że właśnie skończyłam i tak nagrywam dzisiaj iPhone'em, bo taki mam mood, to stwierdziłam, że jadę sobie do manufaktury na małe zakupki. Jest godzina 18, możliwe, że jeszcze coś będzie otwarte, znaczy na pewno będzie otwarte. Także let's go! No także szybka zmiana stylowy, czarne włoski, jestem ciekawa, czy ktoś mnie rozpozna. To na pewno nie jest kolor, w którym się dobrze czuję, ale stwierdziłam, że mam ochotę porobić zdjęcia w takiej, a nie innej stylowie, więc no nie ma opcji, żebym odpuściła. You got me crying too. A fallen piece of you, the one that I admired. Now there's no desire. You got me out into. Sytuacja wygląda tak, że niby mam ciuchy na jutrzejszą imprezę, jaką będzie premiera Misfit, ale przyznam szczerze, że urzekł mnie ten zestawik, ta bluzka z tą spódniczką, do tego ta torebka, więc zaraz będę przymierzać i zobaczymy, jak będą leżeć. Trafiłam na jakąś hardkorową przymierzalnię, bo to, ile tu jest ciuchów, to jest po prostu jakiś szok. No powiem wam, że jest to miłość od pierwszego wejrzenia, zobaczyłam to, stwierdziłam, to będzie sztos i to jest totalny sztos. Biorę to i chyba jednak jutro w tym idę na premierę, bo po prostu zakochałam się totalnie. Zakupy zrobione, teraz idę na szybkie foty, coś zjeść i o 24 przyjeżdża Amadeusz, a ja w międzyczasie poskładam jeszcze filmik, a w sumie dopóki nie mam co robić, to sobie jeszcze połażę po galerii, bo jakoś nie lubię za bardzo sama siedzieć w hotelu. No moi drodzy, sytuacja przezajebista. Zamówiłam sobie właśnie Ubera. I on sobie stanął gdzieś na parkingu. No jestem ciekawa, jakim cudem mam go znaleźć. Dotarłam i muszę wam powiedzieć, że lol! Wychilluj. Dotarłam do hotelu, okazało się, że trafiłam na przegenialnego gościa, z którym przegadałam całą drogę, o wszystkim i o niczym, o Łodzi, o sztuce, o miastach, o korkach. Ja w ogóle uwielbiam kierowców, uberowców, boltowców, jeżeli istnieje takie słowo, ale jak nie, to właśnie stworzyłam, którzy są zainteresowani swoim klientem. Ale mam wam coś do pokazania. Spełniłam swoje mikromaterialne marzenie i kupiłam też prezent dla Amadiego. Kupiłam mu taką śliczną, białą koszulkę z Guessa. Jutro właśnie na premierę. A na jutro na premierę. I sobie rzecz, o której marzyłam już od dłuższego czasu, czyli pasek ze srebrnym napisem Guess. Stwierdziłam, że z okazji premiery mogę sobie kupić jakiś prezent. I z racji tego, że od dłuższego czasu się czaiłam, żeby go zgarnąć, to trafił w moje ręce. Aman, weź to w końcu wyłącz, no od 10 minut ten budzik działa. Wstań, wstań, idziemy na śniadanie, no. Aman. No.
No wstańże! Halko! Nic mnie nie wkurza, jak ten dźwięk, nie? Dobra, jedno śniadanko. Nara. Bo ja naprawdę idę na śniadanko, idziesz czy nie? Zostajesz? Będziesz nas pakował? To dobrze, bo tu jest troszeczkę tragedia. Bo oczywiście ja byłam sama na jeden dzień. Chyba z pół godziny mieliśmy rozkminę, jak tą torebkę otworzyć, bo ani to się nie kręci, ani się tego nie da podważyć. Trzeba tutaj wdusić i pociągnąć. I zastanawiałam się, czemu za każdym razem, jak wchodziłam do tego sklepu, to tak pika. Pani nie zdjęła tego zabezpieczenia. Jestem teraz ciekawa, jak nam się tego pozbyć. Jesteśmy na szybkie jedzonko i czekamy na hotel, ponieważ musimy się ogarnąć i za kilka godzin właściwie zaczyna się premiera Misfits. Mamy jeszcze 2 godziny do zameldowania się w hotelu, więc nie mamy co robić. Co prawda papy mamy odbierać dopiero o godzinie 16, jest 12, ale zrobimy takiego surprise'a, bo teraz prowadzi szkolenie i totalnie się nie spodziewa, że do niego wpadniemy, a jednak. Jest tutaj, a tutaj jest szyba i on nas zobaczy, więc trzeba się przytrzymać. Idzie głowa. Wszyscy cię nałożyli. Ciągnij. O nie. Jak się nie udało, bo wszyscy nie widzieli, jak się czugałam. A było tu 8 osób. A więc dojechaliśmy i tak prezentuje się nasz pokój. Jest na 23 piętrze i mamy piękny widok na budowę Warszawy. Ale to mi nie przeszkadza, bo ja lubię po prostu być wysoko. I właśnie renderuję dla Was filmik, ponieważ laptop wyłączył się w samochodzie i moje 90% zrenderowania poszło się walić. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. Jesteśmy w Arkadio i idziemy sama, nie wiem gdzie. Ogólnie jest troszeczkę małe zamieszanie, bo wszyscy zastanawiają się, gdzie mamy iść. Ale w teorii jest tutaj na główny hol. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że nagle się rzuci kupa ludzi na nas i przejdziemy ze spokojem. Dobra, tutaj widzę, że już są ludzie, mamy ściankę. Tylko teraz, gdzie jest cała nasza ekipa? To jest dobre pytanie. Szybko opowiadaj, jak ty się czujesz? Co to za emocje? No Jezu, fantastycznie, ja kocham takie eventy, kocham ludzi, kocham się z nimi spotykać, więc mega się cieszę, że tutaj po prostu jesteście i przyszliście dla nas. A najciekawsza historia z planu, według ciebie? Coś, co ciebie zaskoczyło? Nasza improwizacja, naszej roli praktycznie nie było w tym scenariuszu. Znaczy była, ale my ją tak zmienialiśmy, że było trzeba wpisywać to, co my mówimy. Myśmy zagrać siebie. I to tak, jest najlepsza rola tak, życia, co? Tak, to jest nasza rola życia, ale przecież się fajnie zgraliśmy. Właśnie to była taka rzecz, że my się właśnie przed planem nie znaliśmy z Danami. Także totalnie, jakby nawet nie mieliśmy ani razu okazji się spotkać, a tak się wydarzyło, że się świetnie zgraliśmy podczas tego planu i myślę, że wyszło fajnie. To, co tutaj się dzieje, to jest po prostu jakieś szaleństwo. Jest tyle ludzi, jest tyle pozytywnej energii. Trochę mi żal właśnie, że muszę umijać ludzi, ale muszę lecieć na salę 8. Może prawda, muszę lecieć na salę 8. Tak, łapcie. Do seansu zostało jeszcze pół godziny. Zobaczcie, dziękuję. Zobaczcie, jak to jest fajnie. Każdy dostał lemoniadę, może sobie zjeść popcorn. Ja oczywiście z tą grubą wziąłem jako pierwsza. Gdyby był duży, to też bym wzięła. A masz telewizor? Czekamy. Spirits bright, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, a jingle bell.
ślicznie, wszystkim dziękuję, było cudownie. Wojtek, kocham was. O, pozdrawiamy również. Ja pozdrawiam wszystkich widzów. Całego świata! Że tu oglądają! Pozdrawiamy cały świat! Że trzeba pokazać się. A na chwilę, bo jesteśmy na oficjalnym aferku, gdzie dostajemy takie różne pamiątkowe. Bardzo miłe. Słuchajcie, my będziemy za chwilę podpisywać właśnie dla was autografy, ponieważ każda osoba przy wejściu dostanie oto takie piękne zdjęcie. Gdzie to będzie, na vlogu? Ta. No dobra. Dobry Pani! I elo!